Siema, witam wszystkich, tu Hikomikos i czas na Pokenius, 25-lecie Pokemonów coraz bliżej z nami, ale zanim jednak przejdziemy do newsów, chcę was zaprosić na moją stronę hikomikos.pl, gdzie możecie znaleźć mój merch w promocyjnych cenach, możecie zgarnąć również inne figurki z Pokemonami, które widzicie za mną, przypinki epickie, kubeczki, gdzie ta Lugia, tak samo. Tak jest. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, możecie kupić cokolwiek, będę wam za to bardzo wdzięczny. A teraz przechodzimy do newsów, ponieważ tutaj zapowiada się bardzo ciekawie. Zobaczcie na trailer, na 25-lecie Pokémonów. Wszystko zaczęło się od właśnie tutaj Game Boya, jak widzicie, i Pokémonów Red i Blue na Game Boy Classic. Tutaj The Pokémon Company przygotowało taką specjalną animację na 25-lecie Pokéball. Mamy tutaj Bulbazaura, Eevee, i tutaj Charmandera, Charizarda, Pikachu w figurce Amiibo. To jest też ważne. Tutaj mamy inne startery z pierwszej generacji i tutaj kartridże Pokemonów. Wszystkie Red, Green, Blue, Snorlax. Chociaż tego kartridża w wersji Green takiej nie było. Mi się wydaje, że oni tutaj wydrukowali na drukarce 3D specjalnie pod ten filmik. Tam widzimy tutaj generację Johto, naszą świątynię, gdzie mogliśmy spotkać legendarne Pokemony jak Lugia czy Ho-Oh. Bardzo fajne nawiązanie do każdego z tych rejonów. Tutaj Pokeball dalej spada, miał, wystrzeliwuje w powietrze. I mamy premierę tego Charizarda VMAX. To jest nadchodząca seria, czyli Shining Fates. Już niedługo będą dostępne również w sklepie lootquest.pl, gdzie będę zamawiał właśnie te karty. Jeśli chcecie kartę z moim autografem zgarnąć, wystarczy, że zrobicie dowolne zakupy na stronie lootquest, a w uwagach do zamówienia poprosicie o autograf Hikomikosa. Ja na tego Charizarda Shiny będę polował ostro, powiem wam, i nawet kupiłem takie boksy, wiecie? To jest Shiny V-Star z Japonii. Zapłaciłem 300 zł podatku od tych boksów, bo zamówiłem 3 o łącznej wartości 1000 zł. Z tym, że teraz dwa boksy kosztują 1000 zł. Podrożały te boksy strasznie. Ja jeszcze zamawiałem po niecałe, nie wiem, 60 funtów czy coś. Jedna osoba z eBaya mnie oskamowała i w ogóle straciłem 60 funtów na w ogóle wysyłce z Japonii, więc no... Nie wiem jeszcze, jak ja będę mógł zgłosić spór, czy w ogóle uda mi się odzyskać cokolwiek, ale chyba raczej nie, bo to... Nie wiem, będę się jeszcze kontaktował z eBayem i PayPalem. Nieważne, wracamy do naszych tutaj kart. Mamy tutaj właśnie Snorlaxa, nie Snorlaxa, tylko Charizarda VMAX. Tutaj dalej mamy Seblaja i nawiązanie do regionu Ho-En, nasz Wailord. I pamiętacie kolejkę górską, gdzie na właśnie wulkan udawaliśmy się, to właśnie to jest nawiązanie tej animacji epickiej z Game Boya Advance. Tutaj Pikachu się przenosi na wieżę. Tutaj karty spadają Mewtwo i Red. Red, który był właśnie na wysokościach. Tutaj jest też Dragonite, nie mogło go zabraknąć oczywiście na szczycie. Pikachu mamy i tu mamy kolejne nawiązanie do właśnie kopalni w regionie Galar w Sword and Shield. Bardzo pięknie to wygląda. Tutaj dalej Pokeball leci. No i most z regionu Unowa, Pokémon Black, Pokémon White, Pokémon Black 2, White 2, startery Snivy, Oshawott, Tepik. Tutaj dalej miasto nowoczesne, również do regionu Unowa, elektryczne miasto. I patrzcie jakie, mamy tu fajne nawiązania. Tu jest Mega Rayquaza, co nie? Mega ewolucje. I tu są odcinki anime Pokémon, te, które lecą na Netflixie. Na dachach mamy specjalną tą scenę, gdzie właśnie Pikachu jest w tym szoku takim memicznym. No i pierwsze wyruszenie Asha na przygodę. O, widzicie, tutaj widać ewidentnie tego Pikachu obok Broka. Dalej, Pokémon Black na Nintendo 2DS XL, tutaj Psyduck w edycji Detektyw Pikachu. Tego Psyducka mogliście zobaczyć na moim filmiku z wyjazdu do Pokémon Center w Londynie, jak byłem na zakupach. Oczywiście N miał z serii Plush Fit, dalej miasto, kolejki, tutaj Pikachu się kręci, kolejne nawiązanie do mostu. I pokebole z serii Tomy. Te pokebole też są u mnie w sklepie, możecie je zgarnąć, 59 zł jakby ktoś chciał. Te pluszowe pokebole, które są właśnie na tym trailerze, tutaj i tam spadają, to właśnie te same oryginalne Tomy wydawnictwo, można je zgarnąć. Jest kilka wzorów, jakby ktoś chciał, zwłaszcza pokebole, masterbole. Tutaj Eeveelucje, tu już nawiązanie do Pokémon Go, zatrzymywanie się pod Pokestopem, Team Mystic, Instinct i Team Valor, wszystkie teamy. Pokéball dalej leci i przenosimy się do regionu Alola. Tutaj mamy maskotki Rowlet, Poplio, Litten, Corviknight z naszą taksówką i przenosimy się do regionu Galar, gdzie tutaj walki Pokemonów toczą się ostro. Świetnie zrobili to z ewolucją, z tym podmuchem wiatru, tych liści w ogóle. Tutaj mamy figurkę Pikachu Amiibo i tu mamy nowość, szok. Katy Perry i Pokémon. Katy Perry zaśpiewa jakąś piosenkę Pokémon. To będzie jakaś kolaboracja na 25-lecie. Ja się jaram mocno. Uwielbiam Katy Perry. Ja kiedyś robiłem takie memy, że Katy Perry w ogóle jak taka trenerka Pokémonów wyglądała, albo jak za Pokémony się przebierała, że brałem stylizację Katy Perry i porównywałem do Pokémonów. Tego nikt nie pamięta już. Pewnie to jest ze starych czasów forum, nawet internetowych. Ja to robiłem dokładnie 9 lat temu. Nie wiem, czy ktoś z moich widzów jeszcze kojarzy takie sytuacje. I tutaj Katy Perry, odpala się płyta i Katy Perry śpiewa Electric, słuchajcie. I wybuchają tutaj fajerwerki i neony się świecą z Pokemonami. Wow. Ja jestem na tak, zostawiam łapkę w górę koniecznie. Wraz z tym setem ogłoszono, że właśnie tutaj Katy Perry będzie w tej kolaboracji Pokemonów. To jest jej zdjęcie tutaj, w takiej stylizacji. Ogon Pikachu taki doczepiany. Tak to wygląda. I takie jest logo 25-lecia serii. Mamy tutaj wszystkie Pokemony, jak widzicie. Zaczynając od pierwszej generacji, gdzie to był Pokédex przedstawiony jako nowość. Druga generacja to były jajka. Trzecia generacja to były pokebloki, gdzie z Berry mogliśmy sobie robić pokebloki. Czwarta generacja mamy pofinki i pieczenie chlebków. Piąta generacja mamy tutaj stroje różnego rodzaju. Szósta generacja mamy mega ewolucję, siódma generacja mamy kryształy Z do bransolety Z. Ja mam takie bransolety również w sprzedaży, jestem dystrybutorem na terenie Polski, także jeśli ktoś chce, zachęcam do zakupu. Fajna sprawa do Nintendo 3DS-a lub 2DS-a. No i z regionu Galar gotowanie. Tak to wygląda. Jeszcze karta z Charizardem tutaj się tak prezentuje. To nie wszystko, bo również na 25-lecie wyjdzie specjalna 24-karciana seria z boosterami kart Jumbo. Każda seria będzie zawierała reprint z serii na 25-lecie ze specjalnym logo. Pierwsza seria kart pojawi się już w sprzedaży, czyli to będzie cena $9,99, czyli 10 funtów, czyli 59 zł na polskim rynku. I będą tak. Pierwszy partner tutaj będzie 5 marca z regionu Galar, bo to będzie tak, zaczynało się od końca. Najpierw z regionu Galar, 5 marca, 2 kwietnia z regionu Alola, dalej będziemy mieć 7 maja z regionu Kalos, 4 czerwca z regionu Unowa, 9 lipca z regionu Sino, sierpień 6 z regionu Hoenn, wrzesień 3 z regionu Johto i 8 październik z regionu Kanto. Dodatkowo będzie dostępny album na te 30 kart oversize z tej serii i będzie ten album dostępny 26 lutego, czyli na 25-lecie Pokemonów. Też cena 59 zł około. Tak wygląda grafika, która będzie przedstawiała właśnie wszystkie te Pokemony z kartami promo. Ja tutaj się jaram, bo to są te klasyki, które były przez Wizard of the Coast z 1999 roku z serią Shadow, czyli Shadow, nie Shadowless, nie mylić Shadowless, bo te karty mają cień. I tu mamy wszystkie karty promo po kolei, jak one lecą. I przejrzyjmy sobie je. Bulbazaur z base setu, Charmander z base setu, Squirtle z base setu, Chikorita z serii Neo, Cyndaquil z serii Neo, Totodile z serii Neo, tutaj Trico, seria EX-owa, Torchic EX-owa, Mudkip tak samo, tu Turtwig Diament i Perła, Chimchat Diament i Perła, Piplup Diament i Perła, Snivy promo z tych puszek, które zamawiałem z Stanów Zjednoczonych kiedyś, właśnie 12 lat temu. 12 lat temu? Nie, 10 lat temu. 10 lat temu zamawiałem tę serię. Tepik, Oshawott, tutaj jeszcze jest Chespin z serii XY, Fennekin oraz Froakie. Tutaj dalej Alola, Litten, Poplio, Rowlet, Grookey, Skorbani oraz Sobol. No i tak te boostery będą tutaj wyglądały. Ja jestem bardzo podjarany, a to nie wszystko, bo miałem nagrywać tylko o tych kartach i o 25-leciu Pokémon, a tutaj w ogóle The Pokémon Company postanowiło ujawnić, że Pokémon Snap będzie na Nintendo Switchu już niedługo w nowej wersji, czyli tutaj odświeżonej grafice. Pokémon Snap gra na konsolę Nintendo 64, grało się za dzieciaka na emulatorze, na komputerze. Piękna tutaj grafika. Będzie ponad 200 Pokémonów w tej grze i zadebiutuje 30 kwietnia gra. Cena $59,99, czyli 50 funtów, czyli 280 zł na polskim rynku, 250 tak na oko. I zobaczmy sobie trailer tak na szybkości. Tu mamy, jak widzimy, startery. Jesteśmy w jakiejś wiosce przy profesorze. Zobaczcie ile w ogóle pór roku, ile terenów tutaj do odkrycia. I mamy aparat, którym będziemy mogli robić zdjęcia Pokemonom, które potem będziemy wysyłać profesorowi do oceny i profesor nam daje za to odpowiednie punkty za jakość zrobionych zdjęć i czy udało nam się uchwycić Pokemona w akcji jakiejś albo podczas jakiegoś rzadkiego wykonywanego ruchu. Tu mamy taki pojazd, którym poruszamy się po całej tej wyspie naszej, tak jakby transporter. Pokémon Snap. To jest logo. Nowy Pokémon Snap. Tak się nazywa ta gra. I tutaj przenosimy się na wyspę, jak widzimy. I musimy uchwycić najpiękniejsze ujęcia Pokémonów podczas naszej przejażdżki przez daną trasę, którą będziemy tutaj podążać. Niektóre Pokémony występują podczas niektórych, wiecie, poranków, wieczorów na przykład. Także to będzie zależne od tego, gdzie pojedziemy i o jakiej porze dnia. Fajnie to wygląda. A to jest nasz profesor, który nas tutaj oprowadza po wyspie. O, mamy dirlingi i ewolucję. Fajnie tutaj. Shiftry. Trapiony, skorupi, Mendibas, Hippowdon. Na pustyni tutaj wysypuje piasek. Primarina, nasza mała syrenka. Gruki, Pichu. Tutaj bawią się z jabłuszkiem. Bidów, oczywiście w swoim naturalnym środowisku. Torcik sobie zrobił pieczone jabłuszko. Dobre. I co to jest? Pierwszy raz oglądam ten trailer w ogóle. Oho. Meganium. Wow. Ale piękne te animacje. Dopracowali je. Postarali się twórcy tutaj nad tym, żeby ta gra faktycznie wyglądała dobrze graficznie. Uchwyć swój ulubiony moment. Pokémon Snap dostępny 4. miesiąca roku, czyli 30 kwietnia 2001 roku. Preordery zaczynają się od dzisiaj. Także nowy Pokémon Snap już niedługo na Nintendo Switch. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych wszystkich nowych grach Pokémon i nie tylko. Ja się podjarałem bardzo mocno. Od siebie dodam, że teraz inwestuję w karty Pokémon. Będę starał się kupić Shining Fates, także tutaj Loot Quest. Liczę na Was, na Waszą dystrybucję Pokémonów w Polsce. Jeśli chcecie, to przypomnę jeszcze raz, możecie wejść na mój sklepik internetowy, możecie wesprzeć mój kanał. Ja również sprzedaję takie swoje zestawy kart, tam paczki po 10 kart, takie pakowane w folijki i też inne rzeczy, na przykład właśnie przypinki z Pokémonami i nie tylko. Tak samo kubeczki można kupić i wesprzeć mój kanał Hikomikos, czy inne maskotki, które mi zalegają, bo na przykład kupiłem więcej, a teraz chcę się pozbyć, bo chcę zrobić miejsce na karty Pokémon. Także życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, cześć!